Jeszcze raz dziękuję za Państwa cierpliwość w towarzyszeniu tej refleksji o naszym miejscu w przestrzeni i w czasie, które wyznaczyła nam opatrzność i w którym mamy sąsiadów, czasem trudnych, którzy określają relacje z nimi, określają także naszą tożsamość, nasze miejsce i ten specyficzny układ czasu i przestrzeni, który ukształtował Polskę, przyciąga naszą uwagę i próbujemy zrozumieć ten układ i zadania, jakie z niego dla nas wynikają. Sąsiedztwo z Imperium Wschodnim, albo jak do jeszcze XVIII wieku lokowano to Imperium Północnym, jest niewątpliwie bardzo ważną częścią naszej historii. Kształtuje naszą tożsamość w sporze, w walce, która od 300 lat jest walką po prostu o niepodległość, zagrożoną od tamtej strony. Choć nie zawsze tak było, nie od początku tak było w tym sąsiedztwie, ale ponieważ dzisiaj ta właśnie wojna agresywna, którą Imperium Władimira Putina toczy przeciwko Ukrainie, pokazuje aktualne znaczenie tego problemu, tego wyzwania, jakim dla nas jest owo sąsiedztwo wschodnie, warto, żebyśmy może zastanowili się nad tym raz jeszcze, bo przecież nieraz Państwo na pewno wracaliście do tego myślą, mnóstwo wypowiedzi rzeczywiście fachowych, mądrych na ten temat można usłyszeć w mediach i wiele także wypowiedzi fachowców, którzy narodzili się dopiero w ostatnim tygodniu czy dwóch tygodniach. Wcześniej sławili sojusz z Putinem, teraz mówią coś odwrotnego. Różnie bywa, ale na pewno mamy szeroki wybór, powiedziałbym, tych refleksji o stosunkach Polski z Rosją, o pojęciu Europy Wschodniej i tego, co my możemy w Europie Wschodniej, Środkowej osiągnąć wobec tego zagrożenia, które ze Wschodu wciąż nam towarzyszy. Ponieważ wydałem niedawno książkę pod tytułem Polska, Rosja, sąsiedztwo wolności i despotyzmu. Nie chcę powtarzać tego, co jest w książce, bo nie lubię to, wydaje mi się nudne. A oczywiście w jakiejś mierze ona podsumowywała to, czym zajmowałem się przez 40 lat moich zainteresowań naukowych właśnie w owym sąsiedztwie polsko-rosyjskim. Więc nie jest łatwo mi znaleźć formułę, w której mógłbym zmieścić coś nowego. I pomyślałem sobie, że takim wstępem do tej dwuodcinkowej syntezy, jaką chcę Państwu zaproponować na tym wykładzie i na następnym, niech będzie refleksja największych mistrzów polskiej myśli. Ta, do której nie wracałem bezpośrednio, nie przypominałem jej w swojej książce, a która ukształtowała na pewno moje myślenie o Rosji i która na pewno warta jest tego, by do niej sięgać teraz. To jest myśl największych polskich pisarzy, romantyków, którzy po raz pierwszy w historii naszej kultury, literatury dokonali także syntezy spojrzenia na Rosję, na relacje polsko-rosyjskie i od tego właśnie króciutkiego przeglądu ich stanowisk, ich wypowiedzi chciałem zacząć, by przejść następnie do próby własnej interpretacji tego dziejowego sąsiedztwa. Właściwie można powiedzieć, że z chwilą, kiedy Polska utraciła niepodległość i podjęła niemal natychmiast walkę o jej odzyskanie, to problem stosunku do Imperium Rosyjskiego niejako automatycznie musiał wyrosnąć do rangi kwestii najważniejszej, czy jednej z praktycznie na pewno najważniejszych, bo przecież, jak to podkreślam zawsze przy okazji wprowadzania w tę tematykę XIX-wieczną, od roku 1815 w każdym razie, to znaczy kiedy została dokonana jeszcze jedna modyfikacja podziału rozbiorowego ziem Rzeczpospolitej na Kongresie Wiedeńskim, Rosja zajmowała 82% terytorium
Rzeczpospolitej, tej z granic z 1772 roku, czyli sprzed pierwszego rozbioru. 82%, a zatem jeżeli ktoś chce marzyć o niepodległości Polski w roku 1815 i przez następnych 100 lat, kiedy ten układ się przecież nie zmieni, ten układ geopolityczny, to musi najpierw rozważyć, co zrobić z Rosją. Czy przytulić się do Rosji, poddać się jej, skoro ma już 82%, no to może tylko liczyć na to, że jeszcze wchłonie te pozostałe 18%, które trzyma Austria i Prusy razem wzięte i w ten sposób zjednoczy ziemię dawnej Rzeczpospolitej i może jakoś ułożymy te stosunki na zasadzie nieco podporządkowanej, ale przecież jakoś może autonomicznej pod Rosją. Czy Rosja będzie zdolna do takiego kompromisu? To jest myśl, która towarzyszyła pierwszej, można tak powiedzieć, dojrzałej próbie rozwiązania tego dylematu utraconej niepodległości w sytuacji, kiedy rozbiory wymazały Rzeczpospolitą z mapy. Tę próbę podjął książę Adam Jerzy Czartoryski. To jest niewątpliwie pierwsza postać, którą trzeba tutaj przywołać. Dosłownie w kilku zdaniach tylko przypomnę, że ten urodzony w roku 1770 potomek wielkiego, jednego z najbogatszych rodów magnackich Rzeczpospolitej, wywodzących się z Giedyminowiczów, czyli rodu wielkoksiążęcego, po trzecim rozbiorze, kiedy majątki jego rodziców zagrożone sekwestrem, czyli zajęciem przez wojska carskie ze względu na postawę zwłaszcza matki Izabeli Czartoryskiej, bardzo patriotycznie zaangażowanej w tych latach, w latach 90. XVIII wieku. Caryca Katarzyna była skłonna całkowicie zniszczyć, że tak powiem, ród Czartoryskich. Jako ostatnią nadzieję, że tak powiem, przed uniknięciem tego losu potraktowano możliwość wysłania obu synów książąt, czyli Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich, do Petersburga w roli zakładników. I tam właśnie trafił książę Adam Jerzy razem ze swoim młodszym bratem Konstantym na dwór Katarzyny i tam nieoczekiwanie zdarzył się taki oto cud, że zaprzyjaźnił się z nim następca, znaczy syn następcy tronu, Aleksander Pawłowicz, który wkrótce stał się następcą tronu, kiedy jego ojciec Paweł wstąpił na tron. Przyjaźń zatem z następcą tronu, z przyszłym carem, nieoczekiwanie otwarła przed księciem Adamem Jerzym Czartoryskim możliwość rozważenia takiego scenariusza. Zgódźmy się z Rosją, pogódźmy się z Rosją, stwórzmy obok Rosji, wewnątrz jej strefy dominacji, ale niejako wyodrębniony obok Rosji właściwej, twór polityczny, który w zgodzie z Rosją będzie realizował ciąg dalszy, następne rozdziały polskiej historii. Temu planowi, który, jak się zdawało, księciu Adamowi Jerzemu mógł być realizowany, kiedy Aleksander wstąpił na tron w roku 1801 po zabiciu własnego ojca, czyli Pawła I, właśnie w marcu 1801 roku. Wydawało się, że można to zrealizować, bo właśnie ten przyjaciel, ten, z którym dzielił myśli o liberalizacji rosyjskiego imperium, o jego otwarciu na reformy, nawet z konstytucją włącznie, z parlamentaryzmem w pewnej przyszłości, że taka wizja zreformowanej, stopniowo przemieniającej się w stronę modelu wolnościowego Rosji będzie wizją spójną z tą nadzieją na odbudowanie Polski u boku Rosji. Szybko jednakże książę Adam Jerzy, który objął najwyższe stanowiska w imperium, został najpierw zastępcą ministra spraw zagranicznych, a następnie ministrem spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego, przekonał się, że ten plan jest iluzją, jest utopią. Przekonał się o tym w momencie, kiedy przyszło do momentu, znaczy do decydującej próby, czy car zdecyduje się rzeczywiście walczyć o zjednoczenie wszystkich ziem polskich pod swoim berłem i destrukcję Prus jako drugiego głównego przeciwnika państwowości polskiej. Na to liczył książę Adam Jerzy Czartoryski. Aleksander wycofał się w ostatnim momencie i zawarł, odnowił raczej, sojusz rosyjsko-pruski.
Książę Adam Jerzy Czartoryski przekonał się o tym, o czym warto przekonywać ciągle tych nieroztropnych, powiedziałbym, pseudorealistów, którzy wciąż liczą na to, że uda nam się pogodzić na zawsze z Rosją albo pogodzić na zawsze z Niemcami. Niemcy i Rosja zawsze mogą sobie podać ręce. I zawsze mają tę silną pokusę. Przynajmniej do tej pory w historii tak było i nic tego do tej pory nie zmieniło. Co będzie w przyszłości, tego na pewno historyk nie wie i nie powie. Ale doświadczenie historyczne wskazuje jednoznacznie, że nie ma sposobu, Polska nie ma sposobu, żeby przekonać Rosję, że będzie lepszym partnerem dla Rosji niż Niemcy. I Polska nie ma sposobu, żeby przekonać Niemcy, że będzie lepszym dla Niemiec partnerem niż Rosja. Takie jest nasze położenie geopolityczne. I tego właśnie doświadczył książę Adam Jerzy Czartoryski w roku 1805, kiedy już wydawało się, że Aleksander zrealizuje jego Mordplan Gegenpreußen, prawda, czyli no, plan likwidacji Prus i odbudowy Królestwa Polskiego u boku Rosji. Nie, Aleksander w ostatnim momencie postanowił odnowić przyjaźń rosyjsko-pruską nad grobem Fryderyka II Wielkiego w Poczdamie, co doprowadziło, jak wiadomo, do bitwy pod Austerlitz, do klęski wojsk prawda, rosyjskich i austriackich walczących z Napoleonem. Nie będziemy wchodzić teraz w tę historię z początku wieku XIX, w jej detale. Ważny jest dla nas ten moment jako pewnego rodzaju lekcja, którą odebrał gorący i szczery zwolennik zgody z Rosją w nadziei na jej liberalizację i pogodzenie interesów geopolitycznych Polski i rosyjskiego imperium. Książę Adam Jerzy Czartoryski później w swoich pamiętnikach opisał także pewnego rodzaju doświadczenia, jakie zebrał w kontaktach wieloletnich z elitą rosyjską, arystokratyczną w Petersburgu u boku cara i sposobu odbierania przez tę elitę kwestii polskiej. Otóż to, co stale towarzyszyło księciu Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu, to skrajna nieufność i wrogość tego otoczenia rosyjskiego przy carze, które uważało, no, w pewnym sensie Polaka, który chce odbudować Polskę u boku Rosji, za kolejne wcielenie jezuickiej intrygi, która chce chytrze udusić Rosję od środka, prawda? I tak też książę Adam Jerzy Czartoryski jest przedstawiony, jeśli ktoś z Państwa chciałby sobie przypomnieć tę wielką literaturę rosyjską, do której lektury wciąż zachęcam, pomimo zaleceń ministra Glińskiego. Mam na myśli Wojnę i pokój Lwa Tołstoja. To tam właśnie snuje się taka bardzo nieprzyjemna postać księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, który gdzieś tam jest u boku cara Aleksandra i to otoczenie rosyjskie, no właśnie widzi w nim takiego ponurego, demonicznego spiskowca, który chce zaszkodzić de facto Imperium Rosyjskiemu. A więc bardzo trudno jest znaleźć Rosjan, którzy uwierzą w to, Rosjanie, którzy uwierzą w to, że Polska może być partnerem dla Rosji, nawet partnerem słabszym, nawet partnerem podporządkowanym, ale lojalnym. Takich Rosjan książę Adam Jerzy Czartoryski nie znalazł. Ta myśl, która zawaliła się niejako na progu wieku XIX, przybrała formę minimalną, jeśli można tak powiedzieć, czy ograniczoną do pewnego scenariusza zapasowego czy tymczasowego w momencie, kiedy właśnie na Kongresie Wiedeńskim car Aleksander I stworzył tak zwane Królestwo Polskie, czyli ten maleńki kadłubowy krajk powstały na terenie ziem zaboru austriackiego i pruskiego, który został przyłączony teraz do Rosji, ale jako wyodrębnione, maleńkie, kończące się na Bugu Królestwo Polskie, pod berłem cara oczywiście, jako króla polskiego. Ten moment, 15 lat istnienia autonomicznego Królestwa Polskiego, lata 1815-1830, były znów jakby ciągiem dalszym tej lekcji, która udzielała odpowiedzi na pytanie, czy da się ułożyć stosunki polsko-rosyjskie na zasadzie, powiedziałbym, no jeśli nie partnerstwa, to zgody przynajmniej, zgody
silniejszego czy silniejszej Rosji ze słabszą Polską. I ta lekcja okazała się lekcją, która przyniosła odpowiedź negatywną na to pytanie. Okazało się bowiem w toku tej lekcji, że nie tylko chodzi o kwestie geopolityczne, choć te ujawniały się z całą mocą, bo elity polskie nie mogły pogodzić się z tą myślą, że oto bracia za Bugiem, choćby w Grodnie, w Wilnie, w Krzemieńcu, potężnych ośrodkach kultury polskiej, mają być na zawsze oddzieleni od tych, którzy mieszkają w Warszawie, w Kaliszu, prawda, czy w Kielcach, jako mieszkańcy zupełnie innego rosyjskiego świata. Ten spór o ziemie, które będą nazywane później ziemiami, i wtedy zresztą były nazywane ziemiami litewsko-ruskimi, czyli tę ogromną część Rzeczpospolitej, która współtworzyła ją przez wieki, był zasadniczą osią sporu geopolitycznego wtedy. Rosyjskie elity mówiły, no ewentualnie to maleńkie kadłubowe Królestwo Polskie może być autonomiczne na naszych warunkach, ale na pewno zapomnijcie o wszystkim, co było na wschód od Bugu. To już na zawsze jest rosyjskie. I tu był problem, powiedziałbym, dla polskich elit. Tych, które nie straciły poczucia polskości i lojalności wobec pewnej tradycji, którą polskość tworzy. Ale był drugi problem, który ujawnił się w tym czasie z całą mocą, a mianowicie problem sporu dwóch zasad politycznych czy kultur politycznych. Cenzura wolnego słowa i despotyczny system sprawowania władzy uderzyła w te tradycje Rzeczpospolitej, które próbowano odbudować w Sejmie Królestwa Polskiego, które próbowano odbudować w prasie Królestwa Polskiego i które próbowano odbudować także w Wojsku Królestwa Polskiego, bo było i wojsko. Ale od roku 1820, czyli już po 5 latach, stało się jasne, że to wojsko ma być kształtowane na wzór drylu moskiewskiego. Wielki Książę Konstanty, symbol nadzoru nad tym wojskiem, brat Aleksandra, no jednak spowodował samobójstwo, pamiętajmy, to blisko 50 oficerów. Nie naraz, tylko oczywiście co rusz któryś popełniał samobójstwo, bo nie mógł znieść tego sposobu traktowania, no, gdzie słowo despotyczne jest właśnie chyba najdelikatniejszym określeniem. A jednocześnie car od roku 1820 dawał jasno do zrozumienia, że wolność tak, ale tylko w granicach, jakie ja wyznaczę i dopóki mnie się to podoba. A więc, kiedy pojawiła się krytyka pewnych poczynań władzy podporządkowanej carowi w polskiej prasie, kiedy pojawiła się ona na forum Sejmu, Aleksander wyraźnie dał sygnał, koniec tego. Nie będzie takiej wolności w Polsce. I był przyzwyczajony do innego systemu, do takiego systemu, jaki panował w Rosji, systemu samodzierżawia, systemu, w którym władza państwowa jest niczym nieograniczona. Zderzenie dwóch zatem kultur politycznych dało znać o sobie jako drugi powód tego wybuchu, który kojarzy się z powstaniem listopadowym. I pierwszym głosem, który zabrzmiał jak pobudka do tego powstania w obronie polskości zagrożonej przez skarlenie geograficzne do takiego właśnie kadłubka przy Rosji i pod Rosją i skarlenie duchowe wynikające z tego, by cofać się krok po kroku wobec nacisku zupełnie innej kultury politycznej, despotycznej, samodzierżawnej, rezygnując z kolejnych przestrzeni wolności zgodnej z tradycją Rzeczpospolitej. Tym pierwszym głosem, który wezwał do tego, by powstać przeciwko temu niebezpieczeństwu, był głos Maurycego Mochnackiego. I to jest pierwszy z tych klasyków po księciu Adamie Jerzym, którego chciałem przywołać, być może odwołując się nawet do cytatu z jego no jakby już najdojrzalszej formuły myśli. Maurycy Mochnacki żył krótko, żył nieco ponad 30 lat, zmarł na gruźlicę na emigracji, ale tworząc przez ponad 10 lat
kapitalne, o kapitalnej wadze dzieła polityczne, przeszedł pewnego rodzaju drogę w tym rozwoju swojej myśli, drogę, której początek wyznacza jego anonimowo wydany głos, kolportowany głos obywatela z Poznańskiego, który mobilizował właśnie opinię publiczną Królestwa Polskiego do sprzeciwienia się temu skarleniu już w roku 1827, 8, 9 przed powstaniem listopadowym. Potem jego najważniejsze dzieło to oczywiście Powstanie Narodu Polskiego, kapitalna synteza, nie tylko historia powstania listopadowego, ale synteza, powiedziałbym, polskiej myśli niepodległościowej. Tym etapem, do którego ja chcę nawiązać, jest ostatni etap myśli Mochnackiego, już związany z jego publicystyką na emigracji w Paryżu, w czasopiśmie, które wypełniał swoimi tekstami Pamiętnik Emigracji Polskiej. Posłuchajcie Państwo jego głosu definiującego Rosję. Cytuję. Absolutyzm nie jest w Rosji przemijającą jak gdzie indziej instytucją, której byt nic wspólnego nie ma z bytem narodu, której uchylenie mogłoby stać się dobrodziejstwem. Ci, co myślą inaczej, są zapewne filantropami godnymi szacunku, lecz bez wątpienia wszechrosji nie znają. Tylko jedynowładztwo i wszechwładztwo caratu jako fundamentalnego prawa, początkiem swoim rzeczą organizacją sięgające tatarskich czasów, bo przez hanów tatarskich było postawione, utrzymuje się w ryzie ten potwór geograficzny graniczący ze Szwecją i Stanami Zjednoczonymi, z Meksykiem. Przypomnę, to był czas, kiedy jeszcze niewiele wcześniej, co prawda, ale Rosja rozszerzyła swoje granice Alaski aż do granicy z Kalifornią, a Kalifornia to był Meksyk, także Rosja rzeczywiście graniczyła z Meksykiem wtedy, w 1830 roku. Z Meksykiem i Prusami, z Austrią i Cesarstwem Chińskim, z Turcją i Indiami. Kto pierwszy w tym kraju zechce kontrolować zwierzchnią władzę, kto się jej będzie mógł na mocy prawa sprzeciwić, zada cios śmiertelny tej potędze. Rewolucje pałacowe Moskwie nie szkodzą. Uduszą Pawła, będzie Piotr i tak dalej. Lecz dla tej samej przyczyny rewolucja mająca na celu ograniczenie woli panującego, rewolucja polityczna, jednym słowem zmiana natury rządu, rozbiłaby natychmiast kolos na drobne atomy. Jest więc patriotyzmem w Rosji niewola. Koniec cytatu. Przywołałem ten cytat w całości, ponieważ wydaje mi się on rzeczywiście w niezwykle zwięzły, dosadny i kapitalny sposób oddawać istotę pewnego pytania, które sobie dzisiaj zadajemy. Czy jest pozytywne rozwiązanie problemu niebezpiecznego sąsiedztwa z Rosją? Czy jest takie rozwiązanie, które by pomogło zakończyć tę wojnę w sposób, który by uniemożliwił powrót do polityki rekonkwisty imperialnej przez Rosję? I bardzo często pojawia się, zwłaszcza na Zachodzie, ale myślę, że i u nas ta myśl będzie ożywiać się coraz mocniej, przekonanie, no trzeba jak najszybciej skończyć tę wojnę, wrócić do normalnych stosunków. Właściwie przeszkadza nam tylko Putin. Więc usuńmy Putina, znaczy nie my, ale Rosjanie zapewne usuną Putina, jakiś inny pułkownik KGB stanie na czele Rosji, albo może nawet nie pułkownik KGB, może uruchomiony zostanie Aleksiej Nawalny, który w swoim programie imperialistycznym jest jeszcze bardziej, powiedziałbym, ambitny od Putina, ale jest opozycjonistą, prawda? A więc no, zmieni się ten car i już będzie można wrócić do dobrych stosunków, do dialogu i porozumienia i ekonomicznej współpracy. Otóż tę właśnie pokusę demaskuje Mochnacki lepiej niż ktokolwiek inny. Nie każdy, kto będzie wybrany w tej Rosji, która by nie została rzucona na kolana do władzy, będzie wracał do tego samego programu imperialnego opartego na despotyzmie wewnętrznym i ekspansji zewnętrznej, bo taka jest konstrukcja tego imperium. Skąd się ona wzięła? O tym w drugiej części wykładu będę próbował własną konstrukcją intelektualną Państwa poprowadzić. Natomiast tutaj chodzi mi o stwierdzenie tego ważnego bardzo
faktu, czy w każdym razie bardzo ważnego sformułowania, które interpretuje fakty związane z historią Rosji, abyśmy nie robili sobie nadziei łączącej tę myśl o zastąpieniu Putina kimś innym z myślą o jakimś trwałym ułożeniu stosunków z Rosją. Muszę powiedzieć, że wzruszyła mnie autentycznie rozmowa, którą widziałem w BBC chyba dwa czy dwa i pół tygodnia temu w takim cyklu Hard Talk. Tam są często błahe bardzo rozmowy, ale ta była bardzo poruszająca. Z Michałem Chodorkowskim, miliarderem, człowiekiem jednym chyba z trzech najbogatszych ludzi na świecie 20 lat temu, który poparł Putina w roku 2000. Ale po dwóch latach doszedł do wniosku, że Putin jest jednak zagrożeniem dla tej wolności, jaką Chodorkowski sobie wymarzył dla siebie i być może dla większej grupy ludzi w Rosji. Zapłacił za to Chodorkowski 10 latami łagru. Spędził 10 lat łagru przy granicy chińskiej. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, ale cieszył się, że przeżył, no bo szył spodnie w obozie pracy przy granicy z Chinami, ale przeżył, prawda? I właśnie w tej rozmowie BBC pytany o swoje poczucie winy za to, że w jakiejś mierze wspierał Putina, a przede wszystkim w pytaniach dotyczących oceny aktualnej sytuacji, Chodorkowski jakby zrewidował swoje wcześniejsze wystąpienia, nawet sprzed kilku miesięcy, gdzie jeszcze bronił nie Putina, broń Boże, bo przeciwko Putinowi wypowiada się od momentu wyjścia z łagru i wyjazdu na Zachód jednoznacznie, ale wypowiedział się jednoznacznie przeciwko temu patriotyzmowi, który opisuje tutaj Mochnacki. Powiedział to samo, co Mochnacki. Powiedział, że dopóki Rosja nie zostanie rozbita, dopóty nie nastąpi tam zmiana systemu politycznego, a Rosji nie jest potrzebna zmiana władcy. I przestrzegał Zachód, Chodorkowski, tymi samymi słowami niemal co Mochnacki, żeby Zachód, broń Boże, nie uwierzył w jakąkolwiek zmianę władcy w Rosji. Bo to będzie zmiana, co najwyżej zmiana osoby, która będzie utrzymywała ten sam program imperialny, a będzie go mogła realizować dużo skuteczniej, bo Putin w jakiejś mierze jest już skompromitowany. Ten wywiad był dla mnie wzruszający, bo widziałem autentycznie wzruszonego człowieka, który no, doszedł do pewnego punktu, na pewno dramatycznego dla kogoś, kto identyfikuje się z Rosją i no musi dojść do tego wniosku, który łatwiej wygłosić jest Polakowi, że Rosja jako imperium musi zostać rozbita, żeby mogli istnieć wolni Rosjanie. Po prostu trzeba dokonać rozbioru imperium, żeby ta nadzieja na wolną Rosję mogła się zrealizować. Ale Mochnacki zasługuje jeszcze na uwagę z drugiego powodu, powiedziałbym. Nikt tak jak on wcześniej, i mam wrażenie, że nikt lepiej po nim już, co najwyżej dochodząc do jego poziomu, nie przeanalizował istoty rosyjskiej polityki zagranicznej. Posłuchajcie Państwo. To jest cytat także z publicystyki Mochnackiego z Pamiętnika Emigracji Polskiej, artykuł o charakterze zaborów rosyjskich. Cytuję. Polityka carów ma trzy oddzielne epoki. W pierwszej podburzają, zakładają miny w środku sąsiedzkiego kraju, który życzą sobie opanować. Jest to czas niewidomych wpływów, przekupstw, obietnic. W drugiej występują jawnie z interwencją. Nasamprzód gwarantują, potem protegują nieszczęśliwego sąsiada, zawsze na jego własne żądanie. Jest to czas mamienia zachodnich dworów. Dyplomatyka moskiewska wśród tych okoliczności rozwija swe talenta. Wysławia bezinteresowność cara, wspaniałomyślność, zamiłowanie pokoju. Zaczepnym poruszeniem wojsk jego nadaje słuszne pozory, zaś Berlin i Wiedeń częścią oszukać, częścią do pewnego udziału w rozboju wciągnąć usiłuje. Gdy tym kosztem zabór bez zwycięstw w połowie do skutku przyszedł, wtedy dopiero, to jest w trzeciej i ostatniej epoce, polityka moskiewska zaczyna być zachowawczą, konserwatorską. Wtedy to carowie uśmierzają bunty, zaludniają Syberię wichrzycielami porządku. Jednym słowem rządzą krajem, który podług wyrazów ich gazety powinien się mieć za szczęśliwego, że straciwszy niepodległość,
pełną wewnętrznych zaburzeń, składa teraz część Cesarstwa Wszechrosji. No, myślę, że jest to rzeczywiście analiza wśród bardzo wielu innych szczegółowych rozważań Mochnackiego na temat geopolitycznego kierunku ekspansji rosyjskiej. Jest to analiza, której cała wcześniejsza i późniejsza historia ekspansjonizmu rosyjskiego może służyć wyłącznie ilustracją, natomiast w żaden sposób nie koryguje już tej wizji. Lekcja Mochnackiego, jaką ostatecznie można streścić, sprowadza się do tezy, iż Polska z Rosją nie porozumie się nigdy, że Polska z Rosją powinna prowadzić walkę do końca, walkę na śmierć i życie. Walkę, w której pozytywnym dla Polski rezultatem będzie właśnie rozbicie moskiewskiego potworu, jak to ujmował sam Mochnacki, na te atomy poszczególnych księstw, ziem, które Moskwa podbijała przecież od XIV wieku, wychodząc od przestrzeni takiej mniej więcej jak Mazowsze, do, no bo tym była Moskwa w sensie terytorialnym, w sensie wielkości terytorialnej wieku XIV, początku XV, do tej największej terytorialnie masy lądowej podporządkowanej jednemu władztwu już od wieku XVII aż po wiek XXI. To wszystko opiera się na podboju, na zniewalaniu kolejnych ziem, które jeżeli się rozbije, dopiero wtedy Polska będzie mogła czuć się bezpieczna od tej wschodniej strony. Taka jest teza Mochnackiego. Ja nie stawiam kropki w tym momencie, nie mówię, że mamy przyjmować od razu tego rodzaju interpretacje. Staram się Państwu przedstawić kolejno kilka interpretacji ludzi, których uważam za najgłębiej myślących o Rosji, najgłębiej, a jednocześnie w różny sposób myślących o Rosji. Po Mochnackim przychodzi pora na Adama Mickiewicza. O tym, że to autor, którego warto słuchać, nie muszę Państwa przekonywać. Wszyscy znamy jego największe dzieła literackie, w których właśnie w owych największych dziełach Rosja zajmuje ważne miejsce, bo przecież i w Panu Tadeuszu Rosja ta, która okupuje ziemie litewskie, Rosja, która zniewala tę część Rzeczpospolitej w roku 1811, ma oprócz tej sołdackiej, szarej, jeśli można tak powiedzieć, jednolitej masy, twarz jedną szlachetną, kapitana Rykowa, tego, który jest na pewno, chciałem powiedzieć, mniej podły, w ogóle nie jest podły w porównaniu ze zdrajcą polskim, który prawda, stara się zasłużyć, podlizać rosyjskiemu okupantowi. Rzecz jasna, Rosja zajmuje jeszcze dużo większe miejsce i tam padają już fundamentalne zdania na temat istoty Rosji, istoty wolności, istoty Polski także w drugim arcydziele Mickiewicza, czyli w Dziadu w części trzeciej. Zachęcam Państwa bardzo do przeczytania ponownie ustępu Dziadów części trzeciej, bo to jest jedna z najgenialniejszych wizji Rosji w całej literaturze światowej. Ale nie będę jej streszczał. Przypomnę tylko znów dwie w pewnym sensie końcowe fazy rozwoju myśli Mickiewicza o Rosji. Pierwszą wyznacza czas, w którym Mickiewicz po klęsce powstania listopadowego przenosi się na emigrację, łączy się z emigracją, staje się jej wieszczem i nie tylko towarzyszy jej tymi dwoma największymi arcydziełami literatury polskiej, które wymieniłem, czyli Panem Tadeuszem i Dziadami częścią trzecią, ale także swoją publicystyką w czasopiśmie, które wydawał pod tytułem Pielgrzym Polski, w każdym razie, które wypełniał swoimi artykułami. I tam jednym z najważniejszych tekstów w całej historii polskiej publicystyki jest artykuł Mickiewicza o Partii Polskiej. I Mickiewicz sprowadza cały krajobraz polityczny Europy do przeciwstawienia dwóch partii.
partii polskiej i partii moskiewskiej. Partia Polska jest po prostu partią wolności. Partia moskiewska skupia wszystkich tych, którzy do takiej czy innej formy zniewolenia są gotowi i są gotowi podporządkować się przemocy. Ta wizja uogólniająca spór polsko-rosyjski do wizji starcia dwóch zasad, właśnie wolności i despotyzmu, zyskuje nawet jeszcze, powiedziałbym, ostrzejszy wymiar w sformułowaniach tego tekstu, które pozwolę sobie zacytować z Pielgrzyma Polskiego z 1833 roku o Partii Polskiej. Cytuję Adama Mickiewicza. Despotyzm jest stary. Caryzm jest nowy i oryginalny systemat. Despotyzm ograniczał się na ciemiężeniu poddanych i często bywał w zgodzie z sąsiadami. Caryzm jest połączony z propagandą. Z natury swojej musi podbijać i rozszerzać się. Despotyzm bywał często ciemnością tylko bierną, niedostatkiem światła. Caryzm jest ciemnością czynną, jest prawdziwym szatanem politycznym. Tępiąc u siebie wszelką wolność politycznych przekonań, caryzm gotów jest ogłosić przymierze z każdą partią polityczną Zachodu, bo w istocie wszystkie przedziały społeczne, wszystkie idee polityczne na zewnątrz, w Europie, traktuje jako środek do swego antywolnościowego celu. Tak tedy despotyzm rosyjski, prawdziwy zły duch Europy, ma też łatwość szatańską przybierania różnych kształtów, najsprzeczniejszych, aby ludzi oszukać, łudzić i pociągać miłość własną i głupstwo. Ta wizja, w której Mickiewicz wzywa do tego, by ludzie, wszyscy, którzy cenią sobie wolność, skupili się pod polskim sztandarem. Niezależnie od tego, czy są Niemcami, Polakami, Włochami, Rosjanami, Żydami. Wszyscy, którzy cenią sobie wolność, powinni zapisać się do Partii Polskiej i walczyć o polską niepodległość i dalej walczyć o tę niepodległość, tak jak napisał w innym tekście, futurystycznym tekście, bo warto powiedzieć, że Adam Mickiewicz jest jednym z ojców założycieli tego, co można nazwać political fiction. Napisał w Pielgrzymie Polskim w 1833 roku urywek z Gazety Szawelskiej z 1897 roku. To znaczy, co się zdarzy za 64 lata. I Mickiewicz opisywał tam triumfalny powrót hetmana polskiego po ostatnim zwycięstwie nad wojskami moskiewskimi, które utorowało drogę do życia Republice Syberyjskiej. No, powiedziałbym, nie spełniło się w roku 1897, ale właściwie czy mielibyśmy coś przeciwko, żeby spełniło się 130 czy 140 lat później. Otóż to jest ta wizja, w której wolność nie ma granic, wolność, której przewodniczką w pewnym sensie jest Polska w tej konkretnej sytuacji zaborów, chce doprowadzić do wyzwolenia wszystkich ludzi, do usunięcia form zniewolenia, jakie Mickiewicz poznał w wieku XIX. Ale ta wizja nie jest ostatecznym, powiedziałbym, punktem rozwoju refleksji Mickiewicza nad Rosją. Nie wchodzę w szczegóły, nie ma czasu, próbuję naszkicować tylko jakby w największym skrócie, w zarysie, pewne stanowiska, które pomogą nam w namyśle nad dzisiejszą sytuacją i dzisiejszą Rosją i stosunkiem Polski do Rosji. Otóż Mickiewicz, jak Państwo oczywiście wiecie, dzięki staraniom księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, jego wpływom, przecież jako były minister Imperium Rosyjskiego, no i reprezentant wielkiej fortuny rodu arystokratycznego, jednego z pierwszych w Europie, stając się nieformalną głową prawego skrzydła wielkiej emigracji, książę Adam Jerzy Czartoryski potrafił rozmaite instytucje i działania skierowane przeciwko Imperium Rosyjskiemu prowadzić już po 1831 roku. I jedną z takich instytucji była sieć agentur zorganizowanych przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Stambule,
z wyprawami na Kaukaz, w Sztokholmie z myślą o podniesieniu kiedyś tej wschodniej połaci Morza Bałtyckiego do rebelii przeciwko carowi, nad Dunajem z myślą o podniesieniu kozaków naddunajskich i Ukraińców, mówiąc szerzej dzisiejszym językiem, do powstania przeciwko Rosji. To była myśl, którą książę Adam Jerzy Czartoryski praktycznie chciał rozwinąć plan Mochnackiego. Rebelia nierosyjskich narodów przeciwko rosyjskiemu centrum, zorganizowana przez polską, powiedziałbym, siłę intelektualną i polskie przewodnictwo polityczne. Tak rodzi się koncepcja prometejska, którą podejmie, jak wiadomo, w następnym 20. stuleciu obóz Piłsudskiego i która w jakiejś mierze będzie także kontynuowana w pewnej formie przez tę grupkę w kulturze paryskiej przy Giedroyciu, chociaż z pewnymi zastrzeżeniami. Zostawmy to na razie na boku. Ale obok tej myśli kontynuującej, tych praktycznych działań raczej, kontynuujących myśl Mochnackiego, rozbicia Imperium Rosyjskiego przy pomocy akcji zbrojnej, której podstawą będą nierosyjskie narody podbite przez Rosję, a teraz przeciwko Rosji się buntujące. Ukraina miała tu główną rolę do odegrania, zgodnie zresztą z intencją Mochnackiego także. Czartoryski rozumiał również, że trzeba oddziaływać na myśl, na wyobraźnię polityczną państw zachodnich, które przecież odgrywają bardzo istotną rolę w wielkiej grze politycznej. Trzeba przekonywać te państwa, czym jest Rosja, czym jest i czym może być Polska, żeby potęga imperiów zachodnich nie sprzymierzyła się raz jeszcze z Rosją, ale żeby zaakceptowała tę rewolucję geopolityczną, jaką spowoduje upadek Imperium Rosyjskiego. I to był zamysł, który legł podstaw idei powołania Katedry Literatur Słowiańskich w Collège de France. Najważniejsza, najbardziej prestiżowa instytucja naukowa Francji XIX-wiecznej, Collège de France, otwarła właśnie dzięki księciu Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu katedrę, która miała głosić, powiedziałbym, wizję, przedstawiać wizję Europy Wschodniej, słowiańszczyzny, i Adam Mickiewicz został wybrany na pierwszego profesora tejże właśnie katedry. Wykłady Adama Mickiewicza w Collège de France, wydane w 4 tomach, stanowią znów niewyczerpaną zupełnie kopalnię myśli o Rosji, o Europie Wschodniej, o Polsce, genialnych intuicji i pewnego rodzaju spójnego programu rozwiązania tego wiecznego historycznego sporu polsko-rosyjskiego. Tu bowiem Mickiewicz dochodzi do idei, którą ostatecznie sformułuje po spotkaniu z Towiańskim w lipcu 1841 roku, idei zgody polsko-rosyjskiej. Idei zgody opartej na pewnej etycznej podstawie, a mianowicie spotkaliśmy się w cierpieniu i spotkamy się w cierpieniu, spotkamy się na Sybirze przykuci do jednej taczki. Ci, którzy, prawda, walczą o wolność Polski, już tam są i są tam pierwsi Rosjanie, dekabryści. Ale nie ma na myśli Mickiewicz żadnego poparcia dla programu politycznego w Rosji, dla dekabrystów. Tę myśl zostawił już za sobą. Chodzi Mickiewiczowi raczej o pojednanie polsko-rosyjskie, którego podstawą będzie właśnie owo doświadczenie wspólnej niewoli. Szczególna wizja, jaką przedstawił Mickiewicz, a która wzbudzi zasadniczy opór emigracji, można tak powiedzieć, patriotycznej opinii polskiej, wychodziła od tego, powiedziałbym, szlachetnego w swojej konstrukcji założenia w stronę już bardziej ryzykownych pomysłów, które podszeptywał mu Towiański, a mianowicie Rosja ma być tym starszym bratem w ziemi, czyli ma reprezentować siłę. Polska zaś ma być starszym bratem w duchu, czyli połączyć ducha z ciałem, z siłą, w ten sposób stworzyć nową, wielką jedność regenerującą, odnawiającą ludzkość. Jak bardzo naiwna albo perfidna, do dzisiaj to zagadnienie jest nierozstrzygnięte, była ta inspiracja
Towiańskiego, świadczy fakt, że z takim pomysłem zwróciło się koło Towiańskiego, do którego już Mickiewicz należał wtedy w 1842 roku, do carskiej ambasady w Paryżu z listem, który miał być przekazany carowi Mikołajowi I, pierwszemu prześladowcy polskości wtedy. A więc coś, co można nazwać szlachetną intencją zgody przez wspólne doświadczenie niewoli, prowadzi ostatecznie w tej konstrukcji Towiańskiego, od której Mickiewicz odejdzie następnie, ale prowadzi jednak do takiego praktycznego wniosku, no to może ten car się nawróci na tą szlachetną ideę, prawda? Car zrozumie, że to cierpienie, które przemieniło Polaków, przemieni także stosunki polsko-rosyjskie, również przemienia Rosjan i w ten sposób osiągniemy zgodę na takim nowym poziomie etycznym, zachowując całą potęgę Rosji, całą podstawę, powiedziałbym, imperialną jej mocy, bo w koncepcji Towiańskiego o to właśnie chodziło, żeby Rosja pozostała wielkim imperium, dominującym, tylko imperium dobra. Mochnacki z taką wizją na pewno by się nie zgodził. Mickiewicz sam porzucił tę wizję, dodajmy, na progu 1848 roku i w swoich ostatnich wypowiedziach już w latach, połowie lat 50., tuż przed śmiercią czy w czasie wojny krymskiej, znów wrócił jakby do tej, można tak powiedzieć, kanonicznej wizji stosunków polsko-rosyjskich, jaką tworzyła polska emigracja, a więc do wizji, w której Polacy reprezentują wolność, szukają poparcia dla tej idei wolnościowej w mocarstwach Zachodu, liczył Mickiewicz na Francję, Napoleona III wtedy i w oparciu o te wolnościowe mocarstwa Zachodu odwojuje niejako Europę Wschodnią dla Zachodu, Europę, w której dla Europy, dla powiedziałbym tożsamości europejskiej odwojuje tę wschodnią część kontynentu, w której Polska zajmie najważniejsze miejsce. Ta skrócona bardzo przeze mnie ścieżka rozwoju myśli mickiewiczowskiej została przywołana tutaj, czy odtworzona po to, żebyśmy zobaczyli dwa zwłaszcza punkty na niej, bo do tych punktów nawiązuje późniejsza myśl aż do dzisiaj. Jeden taki właśnie, że no, mamy do czynienia ze zderzeniem wolności z despotyzmem, w którym kiedyś może właśnie w owym obozie wolności znajdą się także, ale po rozbiciu Imperium Rosyjskiego, sami Rosjanie. Ta wizja da się pogodzić do pewnego stopnia z wizją Mochnackiego. I druga wizja, która nabierze ogromnego znaczenia w XX wieku, w czasach sowieckich. Wizja, iż pojednamy się w cierpieniu. Ta wizja przecież będzie prowadziła wielu wybitnych ludzi, myślicieli, do przekonania, że przecież Rosjanie byli nie tylko rdzeniem tego imperium dwudziestowiecznego, sowieckiego, ale byli na pewno jego największą ofiarą. No niewątpliwie najliczniejszą grupą więźniów gułagu, najliczniejszą grupą nie procentowo w stosunku do liczby ludności, ale ilościowo po prostu rozstrzelanych w latach 1917-1954, czyli kiedy ten terror szalał najbardziej, stanowili Rosjanie. I ta właśnie myśl, że w lochach, czy może nie, ta metafora nie jest poprawna, ale w śniegach Sybiru raczej, pojednamy się przykuci do jednej taczki, na pewno wtedy, czyli w latach 30., 40., 50. nabierała, XX wieku nabierała bardzo, powiedziałbym, praktycznego znaczenia i była udziałem wielu umysłów, które przechodziły, doświadczały tego piekła albo rozważały je później z pewnego dystansu. W pewnym sensie odzwierciedleniem tej myśli jest koncepcja, którą przywołam, wykraczając na chwilę z wieku XIX w stronę bliższych nam czasów, koncepcja Józefa Mackiewicza. Bardzo popularna dzisiaj, czy współcześnie ożywiana zarówno przez autentycznych wielbicieli, po prostu geniuszu literackiego, największego powieściopisarza polskiego XX wieku, bo za takiego
nie tylko ja uważam, Mackiewicza. Ale ta wizja jest także w jakiejś mierze popularyzowana przez pewną grupę tak zwanych realistów, którzy uważają, że w świecie realnym w XX wieku jedynym złem, wyłącznym złem był komunizm. Trudno się nie zgodzić z oceną komunizmu jako wielkiego zła, ale czy komunizm odpowiada za wszystkie zbrodnie i całe zło w wieku XX, a zwłaszcza czy kluczem do rozwiązania problemu rosyjskiego, z którym mamy dzisiaj do czynienia, jest ten klucz, który zaproponował Mackiewicz. Rosja dobra, Rosja nigdy nic złego nie zrobiła w swojej historii. Rosja przed 1917 rokiem była wspaniałym, liberalnym krajem, który stwarzał dużo większą przestrzeń do wolności niż inne kraje europejskie. I nie ma żadnych powodów, żeby wystawiać Rosji jakikolwiek rachunek krzywd za cokolwiek, co było przed 1917 rokiem. A całe zło przyszło z Zachodu wraz z doktryną utworzoną przez mistrza Streviru, przez zachodnich intelektualistów i która zniszczyła Rosję, tę dobrą, piękną Rosję, która istniała przed 1917 rokiem. To jest wizja Mackiewicza. Wizja w moim przekonaniu skrajnie uproszczona i nieuczciwa intelektualnie w tym punkcie, ponieważ niewątpliwie jeżeli słyszymy na przykład o uprowadzeniach dziesiątków czy setek tysięcy ludzi, bardzo trudno to sprawdzić, ale skala jest co najmniej idąca w dziesiątki tysięcy ludzi. Ludzi uprowadzonych z terenów zajmowanych obecnie przez armię rosyjską na wschodniej Ukrainie i przesyłanych gdzieś w głąb Imperium Rosyjskiego, niektórzy mówią o Sachalinie. To nie są metody wymyślone przez komunizm, choć w czasach sowieckich oczywiście były praktykowane na wielką skalę, ale to są metody wielokrotnie powtarzane przez Imperium Moskiewskie, a potem Petersburskie. Iwan Groźny tak właśnie realizował rozprawę z Nowogrodem, skazaniem, zastrachaniem, przesiedlenie, masowe przesiedlenie, wysiedlenie i wytępienie elit miejscowych, tych, których nie przesiedlono. Tego nie wymyślili komuniści. No nie muszę Państwa przekonywać, że nie jestem sympatykiem idei komunistycznej. Uważam ją za wielkie zło XX wieku, ale stwierdzenie, że w Rosji za całe to nieszczęście, które niosła sobie i swoim sąsiadom, odpowiada tylko komunizm, wydaje mi się po prostu nieprawdziwe. Ale siłą, pewnego rodzaju siłą moralną, tej wizji, którą tak pięknie reprezentował Mackiewicz, jest właśnie to, co możemy znaleźć u Mickiewicza. Pojednajmy się z Rosjanami, bo przecież przecierpieliśmy najwięcej od wspólnego wroga, najstraszniejszego wroga, czyli od komunizmu. I przez chwilę wydawało się, że to jest droga realna do porozumienia z Rosją. Droga, którą w jakiejś mierze wspiera także myśl Cypriana Kamila Norwida, oczywiście nie na poziomie owego pseudorealizmu, o którym mówiłem przed chwilą, ale na poziomie etycznym, bo Cyprian Kamil Norwid w swoich listach, bardziej może niż w tekstach literackich, kilkakrotnie odwołuje się do takiej oto koncepcji, że powinniśmy stworzyć partię polską w Rosji. Tak jak Rosja zawsze buduje swoją partię w Polsce, swoją agenturę, można tak powiedzieć, tak naszym obowiązkiem, jeśli chcemy być bezpieczni, wolni, jest mieć swoją partię w Rosji. Tę partię, której ostatecznym przeznaczeniem będzie przemienienie Rosji, co nie będzie zdaniem Norwida trudne, bo Rosjanie mają wspólne z nami doświadczenie przemocy, cierpienia, którego nie znają ludy zachodnie. Tu przeciwstawiał Norwid Zachód Wschodowi, w którym to drugim pojęciu mieścili się i Polacy, i Rosjanie zarówno, bo i jedni, i drudzy cierpieli. Cierpieli to, czego nie rozumieją Francuzi, Anglicy, prawda, tak pisał Norwid w 1863 roku. W jakiejś mierze składa się to w pewną całość, jaką tutaj próbuję budować, konstruować z częścią myśli Mickiewicza, tą o pojednaniu na Syberii i z tą refleksją antykomunistyczną, za której symbol wybrałem Mackiewicza, Józefa oczywiście, w której rozliczenie z komunizmem może być
płaszczyzną wspólną, na której się pojednamy. Rozliczenie, w której zdefiniujemy siebie i Rosjan jako ofiary. No rzeczywiście po doświadczeniu, zwłaszcza Katynia, to jest symbol, doświadczeniu przecież cierpień setek tysięcy wywiezionych przez NKWD, nie przez carów, w latach 39-41 i w 44 roku Polaków, mieszkańców ziem wschodnich i nie tylko Rzeczpospolitej. Po całym tym doświadczeniu sowieckiego zniewolenia, celowo podkreślam słowo sowieckiego, komunistycznego zniewolenia, rozliczenie z tymi zbrodniami mogło stworzyć płaszczyznę do zgody. I przez chwilę wydawało się po 91 roku, czyli po rozwiązaniu Związku Sowieckiego formalnym, że Borys Jelcyn, który przeprowadził tę operację ku ogromnej przecież uldze i naszemu szczęściu, można tak powiedzieć, w pierwszych 2 latach swojego urzędowania jako prezydent Federacji Rosyjskiej już po rozwiązaniu ZSRR, na tym właśnie rozliczeniu z komunizmu oparł legitymację swojej władzy. I po 2 latach okazało się, że nie może, że nie da się. Nie dlatego, że on nie chciał, bo chciał przygotować Norymbergę II. To był projekt Jelcyna, czyli rozliczenie zbrodni komunistycznych. Proces wielki pokazowy, w którym głównym oskarżonym będzie komunizm i jego zbrodnie. Dlatego wpuścił Władimira Bukowskiego, wielkiego rosyjskiego ducha, tak bym powiedział, wolnego człowieka, który opierał się systemowi sowieckiemu z niezwykłą dzielnością. Wpuścił go do archiwów prezydenckich, gdzie zbierał te dokumenty najcięższych zbrodni systemu komunistycznego w Rosji. I to jest także moment, przypomnijmy, kiedy Borys Jelcyn przywiózł do Polski tę najważniejszą część dokumentacji dotyczącej zbrodni katyńskiej. Inaczej niż Gorbaczow, który to zakłamywał, manipulował, próbował stworzyć wizję antykatynia, czyli polskich rzekomych zbrodni na Rosjanach i nigdy nie przyznał tego, że to Związek Sowiecki odpowiada za zbrodnię katyńską, tylko mówił, to jakaś taka wyspecjalizowana organizacja, nie wiadomo komu podległa, NKWD się nazywała. To Jelcyn jednoznacznie dopiero uznał, tak, to państwo sowieckie, jego przywództwo, państwo, całe państwo i cała polityczna odpowiedzialność spada na Związek Sowiecki za tę straszną zbrodnię. A więc te lata 91-93 były blisko tego, by się zrealizował ten piękny scenariusz zgody, ale opartej na rozliczeniu największego zła, które dotknęło Rosję i które dotknęło także przecież Polskę w XX wieku. I Jelcyn skapitulował, zrezygnował z tego, dlatego że ogromna część rosyjskiej opinii publicznej i zdecydowana większość elit rosyjskich mówiła jednoznacznie nie temu rozliczeniu. Nie chcemy tego rozliczenia. Komunizm nie był taki zły. Dlaczego nie był zły? Bo stworzył największe imperium w naszej historii. Naszej, to znaczy rosyjskiej historii. To jest czas, w którym zaczęła błyskawicznie odradzać się nostalgia za Stalinem, nie jako przywódcą komunistycznej ideologii, ale jako twórcą największego, najdalej sięgającego imperium, którego stolicą była Moskwa. I ten kult trwa odbudowany w pełni po dzień dzisiejszy. To nie jest kult komunistyczny, to jest kult imperialny, którego bogiem jest Stalin. Obok Katarzyny II, obok Piotra I, obok Iwana Groźnego, Stalin jest w tym panteonie bóstwem największym. Ale to jest panteon rosyjski, a nie komunistyczny. Panteon, w którego wiarę deklarują miliony Rosjan. Niestety nie da się temu faktowi zaprzeczyć i to właśnie ten opór społeczny i opór elit przede wszystkim, no bo w kraju o tradycji samodzierżawnej, rzecz jasna te elity, które mogą udusić cara, zarzucić na jego szyję błękitną wstęgę, tak jak to nieraz w historii Rosji bywało, są szczególnie ważne dla cara, dla przywódcy. A zatem jeśli elity radykalnie nie zgadzają się z ideą proponowaną przez cara, car musi przemyśleć swoją politykę. Takie jest ograniczenie systemu samowładczego w Rosji. I Jelcyn ustąpił pod naporem tej właśnie tradycji imperialnej, którą chyba dobrze
jednak zinterpretował Mochnacki. Nawet po doświadczeniu straszliwych zbrodni na narodzie rosyjskim, na Rosjanach, kilkudziesięciu milionach Rosjan, którzy zginęli wskutek funkcjonowania tego systemu sowieckiego, komunistycznego. Większość z nich uznała w połowie lat 90., że stratą większą jest utrata imperium niż zysk, jaki można mieć z odzyskania, czy powiedziałbym, ze zdobycia wolności. Lepsze imperium niż wolność. Ten tragiczny, powiedziałbym, sposób rozumowania, który opisał Mochnacki, zyskał praktyczną weryfikację w połowie lat 90. w Rosji i doprowadził do załamania tego pięknego, szlachetnego projektu, o którym myślał Mickiewicz, o którym w jakiejś mierze mógł myśleć Mackiewicz, mówiąc o pojednaniu na gruncie antykomunizmu, twardego, radykalnego antykomunizmu. Rosja bowiem wybrała nie komunizm po 91 roku, ale wybrała neoimperialną, powiedziałbym, interpretację własnej tożsamości. Interpretację, która wyklucza, powiedziałbym, zgodę z sąsiadami, bowiem sąsiedzi są postrzegani w tej perspektywie wyłącznie jako siła fundamentalnie groźna dla Imperium Rosyjskiego, albo siła, jeśli udało się ją złamać, która przekształca się po prostu w gromadę niewolników tego imperium, poddanych. I tego rodzaju spojrzenia, które tutaj skonfrontowałem, warto jeszcze może na koniec odnieść do jeszcze jednej wizji, wizji, jaką prezentuje Zygmunt Krasiński, bo przecież ta jego perspektywa zdumiewająca swoją oryginalnością w latach, kiedy ją tworzył, przypomnijmy, Zygmunt Krasiński, właściwie najważniejsze swoje teksty tworzył między rokiem 1832 a 1856, końcem wojny krymskiej. W tamtych latach, czyli w połowie wieku XIX, stworzył Zygmunt Krasiński wizję Rosji carskiej, despotycznej, tej, o której pisał Mochnacki, w takich kategoriach jak Mochnacki, która łączy się najdoskonalej z ideologią komunistyczną. To jest coś, czego właśnie no, jakby nie mógł przyjąć, zaakceptować Mackiewicz, uznając to za swego rodzaju absurd. A przecież to się sprawdziło. To właśnie wszystko, co Krasiński opisywał w swoich przede wszystkim memoriałach politycznych, liście do memoriale do papieża Piusa IX, do ministra spraw zagranicznych Francji Guizot, do cesarza Napoleona III, ale także w swoich listach, w swojej genialnej korespondencji niezwykle obfitej z wieloma adresatami, być może największym arcydziele obok Nieboskiej Komedii Iridiona, jakie stworzył Zygmunt Krasiński. To właśnie korespondencja jest tym największym arcydziełem intelektualnym. Tam właśnie Krasiński buduje taką oto konstrukcję intelektualną, że despotyzm rosyjski stworzony przez dzieje jest doskonałym gruntem dla przyjęcia i rozwinięcia ideologii komunistycznej, że absolutna równość i absolutna niewola są dwiema stronami tej samej monety. I ta moneta ma właśnie na swoim rewersie dwugłowego carskiego orła, że knut i gilotyna są tymi samymi narzędziami, powiedziałbym, zniewalania człowieka, które spotykają się we wspólnej pracy i spotkają się we wspólnej pracy bardziej strasznej i bardziej skutecznej niż kiedykolwiek miało to miejsce w rewolucyjnej Francji czy gdziekolwiek na Zachodzie, właśnie w Rosji. Nie będę Państwu cytował tych memoriałów, które są rzeczywiście zdumiewające w tej wizji, która spełnia się no, w 1917 roku, w 1937 roku, w 1947 roku.
A w czasach, kiedy powstawały te memoriały, wydawały się te teksty rojeniami szaleńca, bo przecież car Mikołaj I lokował się na antypodach rewolucji. Był symbolem antyrewolucyjnej Rosji, tradycjonalizmu, który ogłasza wojnę z wszelkim rewolucjonizmem, z ideologią socjalistyczną czy pierwszymi oznakami komunizmu. A Krasiński właśnie jako pierwszy pokazał tak przenikliwie łączność tych dwóch idei. Czy zatem Rosja skazana jest na to przekleństwo, powiedziałbym, wiecznego powtarzania drogi od nadziei do wyjścia z despotyzmu do decyzji, którą nieraz już w swojej historii rozstrzygała, a mianowicie decyzji, czy droższa jest jej wizja wolności, wyzwolenia ludzi, którzy Rosję zamieszkują, czy droższa jest jej wizja imperium, panowania nad innymi, które można uzyskać tylko za cenę despotyzmu u siebie. I odpowiedź jak dotąd udzielana była zawsze jedna. Wybierana była ta druga wersja, ta druga wizja. By wprowadzić Państwa w interpretację, którą będę kontynuował oczywiście na następnym naszym spotkaniu, interpretację, którą już sam tworzę, rzecz jasna zainspirowany przez wielkich myślicieli, których tutaj, czy wizjonerów, których tutaj wymieniłem, ale także w oparciu o badania historyczne prowadzone i w ich czasach, i w późniejszych czasach, aż po dzień dzisiejszy. Chciałbym przedstawić pewnego rodzaju drogę, którą przechodzi relacja między Rosją i jej wcześniejszymi wcieleniami, czy tym, co tworzy korzenie Rosji, a Polską i tym, co tworzy tradycję polską od jej początków. Jak ta historia przebiega nie na kartach poetyckich wizji, nie na kartach memoriałów, ale jak składają się na tę historię różne czynniki geopolityczne, ideowe, religijne, tworząc pewnego rodzaju uzupełnienie wizji, jakie przedstawiłem do tej pory i być może dodając jeszcze możliwość przemyślenia raz jeszcze tych relacji polsko-rosyjskich w sposób, który pozwoli nam udzielić dobrej, mądrej, głębokiej odpowiedzi na pytanie, czy jest szansa na współistnienie Polski i Rosji w Europie Wschodniej. Dzisiaj tylko 15 minut jeszcze mi zostało, więc zapewne tylko początki tej drogi przedstawię, ale tak jak już powiedziałem, będę chciał tę drogę przejść w całości w ciągu naszego następnego wykładu, czy do końca w ciągu naszego następnego spotkania. Otóż przypomnijmy sobie najpierw ten wątek, który łączy Polskę i Rosję. To jest słowiańskie pochodzenie. Oczywiście Rosja jest pojęciem, które rodzi się dopiero właściwie w wieku XVII i nie ma tylko i wyłącznie słowiańskich korzeni w wieku XVII Rosja, ale na pewno Ruś, z której wyrasta Ukraina, z której wyrasta Białoruś i do której tradycji odwołuje się także Rosja. Ruś stworzona została w kolebce plemion słowiańskich nad Dnieprem, czy w każdym razie tam, gdzie plemiona słowiańskie zamieszkiwały wtedy, to jest w VIII-IX wieku po Chrystusie. I my także przecież w większości z tej słowiańskiej wspólnoty wychodzimy. To jest szersza wspólnota, można powiedzieć, niż tylko słowiańska językowa, co jest do pewnego stopnia elementem zbliżenia między nami, ale to jest także szersza wspólnota Europy barbarzyńskiej, jak to określił
Karol Modzelewski w swojej znakomitej książce poświęconej temu właśnie okresowi w historii Europy, czyli okresowi po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Wśród owych tak zwanych barbarzyńców obok Słowian byli przecież Germanie, były różne inne plemiona. I celowo wymieniam tę szerszą wspólnotę Europy barbarzyńskiej, czyli tej, która ujawnia się i wkracza ze swoimi także oryginalnymi elementami kultury, elementami własnej tradycji politycznej na arenę dziejową w tym wczesnym średniowieczu, można tak powiedzieć. Wymieniam tę wspólnotę dlatego, że przecież u kolebki Rusi nie są sami Słowianie, ale są także Waregowie, czyli przybysze ze Skandynawii. To są reprezentanci tej samej Europy barbarzyńskiej, tyle że nie Słowianie. To są ci Wikingowie. Teraz popularne są seriale o Wikingach, rozmaite opowieści, zresztą często bardzo ciekawie przypominające tę ważną część historii Europy, jaka wiąże się z najazdami Wikingów z 8, 9, 10, 11 wieku. Przypominam tę dwoistość, by zwrócić uwagę na pierwszą różnicę, jaka pojawia się u początków Rusi i Polski. Otóż Ruś powstaje wskutek najazdu i podboju. Jedni barbarzyńcy podporządkowują drugich, czyli Skandynawowie, Waregowie, plemię Rusi, Rłoci, jak było nazywane. To skandynawskie plemię, które organizuje szlak handlowy i pierwszą państwowość wzdłuż wielkich rzek od Bałtyku przez Dniepr do Morza Czarnego, to właśnie oni panują nad Słowianami. W przypadku Polski teoria podboju podnoszona przez niektórych historyków w XIX wieku i czasem odnawiana w XX wieku nie przyjęła się, jest odrzucona przez zdecydowaną większość historyków. Ta różnica ma pewne znaczenie. Różnica zapisana w pierwszej kronice ruskiej i podkreślona, że to sama ludność słowiańska prosi tych właśnie Skandynawów, żeby przyszli i rządzili nimi. Czyli ktoś obcy ma rządzić miejscową ludnością. Prawda? To od razu wprowadza pewnego rodzaju relacje między władzą a poddanymi. Władza jest obca, przychodzi z zewnątrz. W przypadku tej tradycji, jaką mamy zapisaną w naszych najstarszych kronikach, u anonima zwanego Galem czy u mistrza Wincentego i którą w zasadzie potwierdzają badania historyczne, nie mamy tego rodzaju przedziału. Władza ma charakter rodzimy, a w każdym razie żadna kronika historyczna nie akcentuje obcości tej władzy, która u nas wiąże się z dynastią piastowską. Skrótem, symbolem tej relacji odmiennej na Rusi jest słowo, które znamy, słowo pochodzenia skandynawskiego, choć kojarzy nam się z Rosją, knut. To jest istota relacji między władzą, która jest obca, a społeczeństwem, które jest jej poddane. Władza trzyma knut w ręku. I przypomnę, to nie jest słowiańskie słowo, to nie jest mongolskie słowo, to jest skandynawskie słowo. Oczywiście, podkreśliwszy tę różnicę, nie chcę jej przeceniać. Nie chcę jej wyeksponować ponad jej znaczenie. Bo przecież jednocześnie te relacje w elitach władzy obu państwowości, jakie się tworzą na Rusi i tej na ziemiach polskich, są w jakiejś mierze podobne, charakterystyczne właśnie dla Europy barbarzyńskiej. Słowo barbarzyński używam tutaj nie w celach, powiedziałbym, ocennych, pejoratywnych, po prostu dla pokazania pewnej wspólnej, plemiennej tradycji, odmiennej od wcześniejszej rzymskiej tradycji, która tylko część Europy ogarnęła. Otóż to, co w owej tradycji, można tak powiedzieć, plemiennej, barbarzyńskiej łączyło strukturę polityczną tworzoną od góry w państwie ruskim i w Polsce, czy w państwie pierwszych piastów, to była pewnego rodzaju wspólnota między księciem a jego drużyną. To nie jest władza absolutna. Ta władza jest silna, książę dominuje, ale
Wokół niego są ludzie, z którymi pije, ucztuje, jego towarzysze walki. To nie jest despocja. Ani u Włodzimierza, zwanego Wielkim, który przyjmie chrzest na Rusi, ani u Bolesława Chrobrego, choć ten może bardziej nawet pasuje na, czy pasuje do wizerunku despoty. Jego władza jest silniejsza, bardziej tak jakby zaznaczona jego przewaga nad drużyną. Ale podstawa w istocie jest podobna. A więc nie szukajmy korzeni despotyzmu już na Rusi. Te korzenie nie są tak wyraźne. Wszystko mogło rozwinąć się w różne strony wtedy. Ale przychodzi moment następny, kluczowy, czy następny ważny w każdym razie moment w rozwoju tych relacji, moment chrztu. W Polsce rok 966, na Rusi 22 lata później, 988. To jest moment, kiedy państwo Mieszka przyjmuje chrzest z Rzymu za pośrednictwem księży, niezależnie od tego, czy przyszli oni z Czech, czy z Niemiec, czy z Irlandii, nie wiemy, jaka była ich narodowość, czy etniczne pochodzenie tych księży, którzy ochrzcili dwór Mieszka. Ale niewątpliwie związani byli z tradycją łacińską, rzymską, która miała swojego papieża w Rzymie i która miała także, co trzeba podkreślić, swoją polityczną organizację towarzyszącą papiestwu od roku 800, czyli Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie odnowione, czy zachodnioeuropejskie, odnowione przez Karola Wielkiego. Ruś Włodzimierza Wielkiego przyjmuje natomiast chrzest ze źródła bizantyńskiego. I choć wtedy, w końcu X wieku, ta różnica nie wydawała się duża, nie było jeszcze schizmy ostatecznej, nie było wzajemnego obłożenia klątwą przez Kościół Wschodni i Zachodni. To nastąpi 70 kilka lat później, w 1054 roku. To nawet po schizmie w roku 1054, czyli po wykopaniu, powiedziałbym, pewnej przepaści między dwoma gałęziami chrześcijaństwa, wschodnią i zachodnią, te różnice wciąż jeszcze nie były tak widoczne. Różnice, które najbardziej rzucały się w oczy, polegały na tym, że Ruś otrzymała możliwość rozwoju własnej kultury w słowiańskim języku. Bizancjum poprzez Cyryla i Metodego, poprzez język, a raczej alfabet stworzony przez jednego z braci, przez Cyryla, umożliwił gwałtowny rozwój kulturalny literatury, można tak powiedzieć, we własnym języku po tej stronie wschodniej. Natomiast Polska przyjęła kulturę, której symbolem wspólnoty, jedności, związku z jej centrum była łacina. Trudniej nam było się wybić na niepodległość kulturową, można byłoby tak to określić, czy na dojrzałość w sytuacji, kiedy łacina była wyłącznym językiem elit tej kultury wysokiej, ale jednocześnie ta łacińskość gwarantowała żywszy, poniekąd konieczny kontakt z tą kolebką Europy Zachodniej, a raczej kolebką Europy Łacińskiej, którą był Rzym. Utrwalały się w ten sposób nasze związki z szerszą wspólnotą łacińskiej Europy. Ruś natomiast, korzystając z dobrodziejstwa alfabetu cyrylicznego, mogła szybko rozwinąć własną kulturę i zacząć mierzyć się z Bizancjum, przymierzać, prawda, do tej roli przywódczyni świata prawosławnego. Ale przyjęcie religii z Bizancjum, chrześcijaństwa z Bizancjum oznaczało także wprowadzenie pewnego rodzaju wzoru relacji między władzą świecką a władzą duchowną. W przypadku Bizancjum silne były tradycje tego stosunku, który określa termin cezaropapizm, czyli zwierzchność władzy świeckiej nad duchowną. Cesarz, który rezyduje w Bizancjum, ma zdecydowaną przewagę autorytetu, wpływów, władzy, także duchowej, nad patriarchą Konstantynopola. W Rzymie sytuacja rozwija się inaczej. W Rzymie nie było cesarza przez kilka wieków, a kiedy się pojawił, chociaż rzeczywiście akurat w wieku X trzeba powiedzieć, że papiestwo zostało straszliwie sponiewierane i podporządkowane cesarstwu, królom niemieckim, którzy zasiadali kolejno na tronie cesarskim,
to jednak już na początku, czy przepraszam, w drugiej połowie wieku XI następuje zasadnicze wydarzenie w historii kultury europejskiej. Władza duchowna rzuca wyzwanie władzy świeckiej. Następuje wyraźne zderzenie i rozdział tych dwóch władz w naszej europejskiej, a raczej łacińskiej tradycji. Papież Grzegorz VII, Hildebrand, rzuca wyzwanie cesarzowi Henrykowi IV. I Kościół już od tej pory, do czasów oświecenia, nie dał się podporządkować nigdy władzy świeckiej w Europie. Poza Francją, gdzie galikanizm stworzył odrębną tradycję absolutystyczną. No i rzecz jasna poza krajami protestanckimi od wieku XVI. Ale te właśnie cztery wieki rozwoju średniowiecznej Europy, łacińskiej Europy, od czasu konfrontacji między papieżem Grzegorzem VII a królem Henrykiem IV, cesarzem później, sprawiły, że istotą europejskiej, łacińskiej kultury politycznej stała się rywalizacja dwóch ośrodków autorytetu, dwóch ośrodków władzy, świeckiej i duchownej. To stworzyło przestrzeń wolności europejskiej, jedyną w całej cywilizacji światowej przestrzeń wolności. Bo nie ma jednej władzy, której wszystko podlega. Jest władca świecki z jego prawami, jest władza duchowna z jej prawami. Tworzy się między nimi napięcie, które zostawia właśnie przestrzeń wyboru, wolności. W cywilizacji bizantyńskiej nie ma tej przestrzeni. Nie znaczy to jednak, znów uczynię zastrzeżenie, że Ruś jest skazana już wtedy, czyli w wieku XI po przyjęciu chrztu z Bizancjum, na nieuchronną drogę w stronę despotyzmu uzasadnianego przez podporządkowaną mu władzę religijną, czyli ideologię. Religię zredukowaną do ideologii służącej władzy. Niemniej pojawia się tego rodzaju niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, które nasili się dopiero wraz z przejściem do następnego etapu historii Rusi, która przekształca się w Urus Uus, czyli ruski Uus Imperium Mongolskiego, jakim Ruś, większość Rusi będzie przez 250 lat od pierwszego najazdu Dżingis Hana, później Batu Hana, aż do właściwie końca XV wieku. I to jest czas, kiedy wyrasta Moskwa. Nie będę o tym mówił szczegółowo, piszę o tym rzecz jasna bardziej w swojej książce. Tu chcę zwrócić uwagę właśnie na te alternatywy historyczne, jakie się wtedy pojawiały w życiu tej wychodzącej spod panowania mongolskiego Rusi, o których nie pisałem szerzej w swojej książce. Otóż niewątpliwie panowanie mongolskie ma za swój skutek w historii części Rusi, tej, która będzie zwycięska ostatecznie przy wyjściu z tego okresu, skutek odzwierciedlający się na kilku płaszczyznach. Pierwszy, ten najbardziej popularny, który kojarzy się po prostu z wpływem despotyzmu azjatyckiego. To bywa czasem uproszczenie. Nie ma czegoś takiego jak Azja w sensie kulturowym. Azja jest bardzo zróżnicowana pod tym względem wewnętrznie. Trudno przymierzyć z jednej strony Indie, z drugiej strony Chiny, z trzeciej, nie wiem, Filipiny na przykład, prawda, i wrzucić je do jednego worka z Arabią Saudyjską, powiedzmy. Mongolia także nie jest, powiedziałbym, typem idealnym despotyzmu. Nawet Mongolia Dżingis Hana, chociaż pewnego rodzaju techniki zastraszania, terroryzowania poddanej ludności są niewątpliwie wpisane w tradycję tego imperium. I często właśnie do tego się redukuje wpływ mongolski, przywołując takie słowa jak kajdany, dyby, opała, które z języka mongolskiego weszły do języka ruskiego, a stamtąd przeszły i do naszego języka, bo przecież i my znajdujemy się czasem w opałach, i my trafiamy czasem w kajdany, i my czasem jesteśmy uwięzieni w dybach. To przychodzi właśnie stamtąd. Ale Mongołowie uczą przede wszystkim swoich wychowanków, wielkich książąt moskiewskich, techniki budowania imperium. To jest niezwykła umiejętność organizowania imperium na przestrzeniach niewyobrażalnych, no bo przecież łączność między Karakorum
stolicą Hanów, a Kijowem, no to jest rozciągnięta dużo, na dużo dłuższej linii niż jakikolwiek odcinek na całym kontynencie europejskim, prawda, między Lizboną powiedzmy, a Nowogrodem. Zorganizować jedną przestrzeń władzy, kontroli tak wielkiej przestrzeni, tego wielcy książęta moskiewscy nauczyli się od Mongołów, czyli organizacja kontroli opartej na zastraszaniu, bo przez zastraszanie najłatwiej uzyskać posłuch zdalnie, prawda? Raz terroryzujemy ludność, złamiemy opór, wtedy będzie nas słuchała, nawet jak jesteśmy tysiące kilometrów od niej, prawda? I jesteśmy reprezentowani tylko przez lokalnego stójkowego, którego boją się tysiące, bo wiedzą, tak jak Mongołowie to robili, że jeśli stawią mu opór, no to za miesiąc przyjedzie, ale niezawodnie przyjedzie ekspedycja karna, która wyrżnie wszystkich, prawda? Tak się organizuje posłuch na wielkich przestrzeniach. To oczywiście tylko jedna najbardziej prymitywna część tego dziedzictwa mongolskiego. Są inne, dużo bardziej wyrafinowane. Umiejętność zorganizowania poczty na wielkich dystansach, systemu celnego i tak dalej, i tak dalej. A więc imperium, imperium eurazjatyckie, to jest dziedzictwo Mongołów, ponieważ imperia powstające z kierunku azjatyckiego, wielkiego stepu, ku Europie powstawały przez wieki i tysiąclecia, zawsze od Azji w kierunku Europy. Moskwa jako wychowanka Mongołów powtórzy tę historię tylko po raz pierwszy w odwrotnym kierunku. Odbuduje wielkie imperium eurazjatyckie śladami kiedyś Dżingis Hana, wcześniej Attyli, tylko z zachodu na wschód. Wejdzie w tę samą przestrzeń, którą otwarli na nowo Mongołowie i zbuduje dzięki temu największą przestrzeń geopolityczną na świecie, która uczyni ją niepokonalną, a w każdym razie niepokonalną do dzisiaj. Ta spuścizna Mongołów byłaby niepełna, gdyby ograniczyć ją tylko do tych elementów, bo trzeba wymienić jeszcze jeden, a mianowicie odseparowanie od Zachodu. Schizma, ten rozdział na prawosławie i katolicyzm, na wschodnie i zachodnie chrześcijaństwo, nie odseparowała Rusi od Zachodu. Przecież najczęściej wybieranymi partnerkami, żonami dla piastów były księżniczki ruskie i vice versa. Te kontakty nie tylko na poziomie dynastycznym, ale na poziomie ludzkim, handlowym były nieprzerwane i bardzo żywe między światem ruskim, w znaczeniu oczywiście XIII-wiecznym, a nie XXI-wiecznym, a światem polskim czy zachodnim szerzej były no niezwykle żywe w XII wieku, rzecz jasna w XI wieku. Mongołowie ograniczają bardzo ten kontakt, separują w dużym stopniu swoim wpływem, swoją dominacją, swoim innym światem dużą część ziem ruskich, poza zachodnioruskimi ziemiami, które rzecz jasna są w orbicie wpływów polskich i węgierskich, separują od Europy i odseparują skutecznie, ponieważ Moskwa kontynuuje, jeśli można tak powiedzieć, ten paradygmat antyzachodni, nie tylko śladami Bizancjum, ale przede wszystkim śladami tego dziedzictwa mongolskiego. Swego rodzaju postscriptum do tego dziedzictwa dopisali eurazjaniści, czyli ideolodzy tworzący nową koncepcję polityczną na początku XX wieku, właściwie po rewolucji bolszewickiej, na emigracji w 1920 roku w Sofii. Krąg wybitnych intelektualistów rosyjskich zreinterpretował całą historię Rosji w takim oto duchu, że inwazja mongolska była największym szczęściem, jakie się w historii Rosji zdarzyło. Tak, już będę kończył. Szczęściem, które ocaliło Rosję od inwazji Zachodu. Mongołowie ochronili Rosję przed Zachodem i dlatego zasługują na największą wdzięczność Rosjan. To jest teoria eurazjanistyczna, stworzona 100 lat temu, a odnowiona w latach 90. XX wieku i stająca się w ostatnich kilkunastu latach na pewno najpopularniejszą ideologią w Rosji Władimira Putina. Antyzachodniość jest najważniejsza. Mongołowie są dobrymi patronami tradycji antyzachodniej. Tak są interpretowani. I to właśnie sposób przyjęcia panowania mongolskiego przez wielkich książąt moskiewskich, którzy na tym gruncie będą budowali swoją władzę,
a nie samo panowanie mongolskie, jest jednym z najważniejszych źródeł tej specyficznej tożsamości despotycznej Rosji, której dalsze etapy pozwolę sobie przedstawiać w porównaniu oczywiście do tradycji polskiej, łacińskiej, europejskiej w naszym wykładzie, w naszym spotkaniu 7 czerwca. A teraz stawiam 3 kropki, ponieważ słusznie zostało mi przypomniane, że jak zwykle się rozgadałem, a chcę zostawić czas na pytania o 7, bowiem muszę niestety skończyć swoją obecność tutaj. Bardzo serdecznie dziękuję za cierpliwość.